Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy to? Jemy. Dzisiaj pokażemy w jaki sposób zrobić mazurka, ale mazurka takiego specjalnego, bo keto mazurka. Nie będzie tam ani grama cukru, będzie mąka migdałowa, migdały, masełko, czyli same dobroci i naprawdę jest to takie bardzo wartościowe ciasto. Popatrzcie, od razu tutaj mam właśnie już gotowego tego mazurka, a czołówkę nagrywamy później po zrobieniu go. Tak więc zapraszamy Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania naszego kanału, jeżeli chcecie tutaj zostać na dłużej. Moi drodzy, nasz mazurek będzie na foremkę o wielkości 27x18. Marysia mi dzisiaj pięknie pomaga. Proszę Marysiu, wbij jedno jajko. Do miski wbijamy dwa jajka. Marysia już robiła mazurka, będąc w szkole. A dzisiaj mamy powtórkę robienia mazurka, nie Marysia? Tak. No, a za chwilkę Wam też pokażę ten mazurek, który Marysia zrobiła, bo Marysia też przyniosła jeden z mazurków. Dobrze Marysiu, wrzuć także do środka mąkę kokosową, 100 g mąki kokosowej, 100 g mąki migdałowej, osiemdziesiąt gramów masła, takiego miękkiego masła. Mogę Ci pomóc. Jest. Erytrytolu tutaj mamy 75 gramów, więc tak około 50 gramów tutaj dodajemy do ciasta. Część trzeba zostawić do masy, którą będziemy pokrywać ciastą. No, tyle starczy. A tyle będzie do tej masy białej. I to wszystko, moi drodzy, należy zagnieść. Po wstępnym rozmieszaniu dodajemy jeszcze dwie łyżki babki jajowatej. I dalej mieszamy. Dzięki dodaniu tej babki jajowatej nasze ciasto będzie się lepiej formowało. I tak przygotowane ciasto odstawiamy na 10 minut. W tym czasie możemy wyłożyć papierem dno naszej foremki. I już na tym etapie można nagrzewać piekarnik do 180 stopni góra-dół. Następnie rozkładamy ciasto na blaszce. Robimy to tak, aby zostawić, moi drodzy, na brzegu taki występ, który będzie nam utrzymywał białą masę i później również i polewę we właściwym miejscu. Więc robimy taką łódeczkę z tego ciasta. Ciasta jest dość dużo, więc starczy go na te brzegi. I teraz nakłuwamy jeszcze ciasto w niektórych miejscach, aby nam się nie uniosło podczas pieczenia. I wkładamy do piekarnika na około 10 do 15 minut. Tak wygląda spód mazurka już upieczony. Dajemy mu ostudzić się, więc odstawiamy go na bok. I teraz zajmiemy się masą białą. 170 g mleczka kokosowego wlewamy do blendera. O, jest, Marysiu. Wsyp do tego blendera 170 g blanszowanych migdałów.
Moi drodzy, jeżeli nie macie blanszowanych, można je zaparzyć, najlepiej dwukrotnie i można łatwo wtedy zdjąć skórkę. To taka moja porada. Dobrze? To naciśnij. No, trzeba zobaczyć, jaki stan. No, jest w porządku. I teraz tą białą masę wykładamy na upieczone już ciasto. Bardzo ładnie się upiekło. Co prawda nasze brzegi się troszkę obniżyły. No ale cóż, trudno. Coś za coś. Albo się ma keto ciasto, albo się ma zwykłe ciasto i dużą zawartość cukru w nim. Więc my wolimy teraz tą drugą opcję, czyli mieć keto ciasto. No i rozprowadzić należy w tym naszym zagłębieniu prowizorycznym już teraz, ale cóż. Jak jest, tak jest, inaczej nie będzie. Bo podczas pieczenia nam się troszkę te brzeszki niestety rozlały. 100 g pokruszonej czekolady wysoko kakaowej, może być to 85%, zalewamy podgrzanym mleczkiem kokosowym, 50 g tego mleczka kokosowego i staramy się ją rozpuścić, czyli mieszamy. Jeżeli okaże się, że mleczko kokosowe straciło swoją temperaturę, można włożyć na chwilkę do mikrofali, aby lekko jeszcze rozgrzać. Teraz należy się spieszyć, żeby ją rozłożyć. Po prostu, dopóki jest jeszcze w takim stanie, w jakim jest, czyli dopóki jest płynna, na tej warstwie białej, można dodać nieco więcej mleczka, to wtedy będzie bardziej płynna, bo u mnie coś tak polewa się za bardzo, nie chcę lać. No i moi drodzy, ozdabiamy. Jak widzicie, my tutaj zrobiłyśmy ozdoby z połówek migdałów, ale można też posłużyć się wyparzoną, wyszorowaną skórką z pomarańczy, aby było bardziej kolorowo. Ja tutaj zdjęłam jedną taką cząstkę z tej skórki i zrobię takie ładniejsze kwiateczki dzięki temu. Marysia poszła się myć w tej chwili, bo ćwiczyła, dlatego mi już dalej nie pomaga, ale pewnie chętnie by układała. No ale cóż, trzeba skończyć już robienie tego mazurka, więc ja trochę się spieszę. W związku z tym, że jest to ciasto keto, to ta skórka pomarańczowa nie jest kandyzowana. No i myślę, że już pięknie wygląda. A my uszczknęłyśmy kawałek tego ciasta, prawda? Świątecznego co prawda, no ale no cóż, mamy widzów, musimy zadelektować, żebyście wiedzieli, jak smakuje, prawda? Proszę, weź sobie macie kawałeczek, nie wiem, który z nich. No to chyba nie był dobry pomysł, żeby tak brać. Na migdale to raczej trudno wbić.
Dobrze. No, niech to mówi samo za siebie. Marcia stwierdziła, że jest pychota. Ja też stwierdzam, pychota. Także polecamy Wam ten przepis. Mogę powiedzieć, że to ciasto jest bardzo fajne. Co prawda może nie jest tak bardzo kruche, jak ciasto kruche robione z mąki pszennej, ale dobre jest, nie? Tak. No. Ogólnie bardzo fajne jest to nadzienie, to białe. I w połączeniu z tą czekoladą to bardzo pyszne. Tak więc polecamy Wam ten przepis. Jeżeli Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, a my się już z Wami pożegnamy i życzymy Wam wesołych świąt spędzonych w gronie rodzinnym, pełnych miłości, wzajemnej życzliwości. No i przede wszystkim zdrowia, żeby Wam zdrowie dopisywało i Waszym rodzinom. Prawda, Marysiu? Tak. No. Więc my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Pa. Wspomniałam, moi drodzy, że Marysia zrobiła też samodzielnie mazurka. To jest Marysi wizytówka. Pokażę Wam. Jaki śliczny Marysiu. Ja dopiero teraz też go zobaczyłam. Zobacz, nie? Pokażemy widzom? Tak. O, to jest Marysi mazurek. To zrobiła go na zajęciach w szkole. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.